Witam was w już piątym odcinku Dziwnego Świata. Po kolejnej dłuższej przerwie, no ale cóż, są wakacje. Więc kto zabroni? Dobra, w poprzednim odcinku obiecałem wam, że zajmiemy się przenosinami i tak dalej. Ja sobie pozbieram materiały, ale najpierw, co jeszcze zrobimy? Ulepszymy sobie naszego crashera, kiedy już skończy tutaj z naszą rudą żelaza i jakimś tam rubinarium ore, które gdzieś znalazłem. Ulepszymy je sobie do brąz crashera. Tego zrobimy oczywiście za pomocą tutaj brąz ignotów. W ten sposób. Które uzyskaliśmy z brąz dustu. I patrzę, tin dust, cooper dust. Kurde, nie wiem czy będę miał, chyba będę musiał je zmiażdżyć. I później uważać, żeby się nie przytopiły. Nagle patrzę tu. Idealnie było 4 tin dustu, 9 cooper dustu, więc sobie zabrałem tego tina i proszę bardzo, już mamy ogarnięty następny stopień. Dalej, co się zmieniło? No tutaj do góry to nic. Tutaj, dobra, tego nie było. Pszik. O, drewniany miecz, super. No tutaj trochę pole się powiększyło, a i tak tego nie będę zbierał, bo mam wiele staków chleba. I się dziwiłem, czemu nigdzie nie mogę znaleźć, ród z tego modu metalurgii 3, nie? Tak patrzę, nie? Robię sobie kopalnię i kopię. W poszukiwaniu kuper i tyn. Tyle kopię, nie aż w końcu. No nie! Coś jest nie tak. Bo po drodze natrafią. O, tu. Pierwsza taka luka, nie? Patrzę i tutaj nic nie było. To są puste miejsca, nie? Jadę dalej. Cały czas natrafiam na takie puste miejsca. Aż w końcu się wkurzyłem. I tutaj przyznaję się, ściągnąłem, można by to nazwać X-raye, chociaż nie aż tak, ale i patrzę po prostu, nie wiem, mogę nawet pokazać opcję, jeżeli jeszcze mam to, jest, no, cyk cyk, o, nie, o, i ten tekst po prostu podmienia wszystko na przezroczyste tekstury i wyświetla nam cave'y. I, jak możecie zauważyć, wszędzie widać puste miejsca w kamieniach, jakby tam były ludy. Były. Ale ich już nie ma. I tak sobie patrzę, nie? Wszędzie pełno tych dziur na odległość kilku czanków. Zresztą teraz widać, jak wszędzie są po prostu tak zrobione. Na odległość kilku czanków od mojego domu. Aż w końcu przychodzę, nie? I patrzę. Tu mniej więcej właśnie w tym miejscu kończą się te wszystkie tutaj puste kratki. Idę dalej, patrzę, tu natrafiłem na Cooper Roll wcześniej, więc się właśnie dziwiłem, czemu tego nie ma, nie? I czekajcie, może uda się gdzieś tu zauważyć. W każdym razie, gdzieś po prostu w skałach zauważyłem teksturę, nie taką gładką, jak tam na przykład widać teksturę taką jasno-zieloną, to jest chyba diament. No to jest tak podmienione, takie niepodmienione tekstury lód, czyli tam są. Jakim cudem coś stało? Nie wiem. Ale w każdym razie, nie tu, o, po prostu mod mi się zbugował. No ale wszystko odkryłem, jakby co, nie korzysta z tego texture packa, tylko właśnie w tym momencie skorzystałem, żeby wam pokazać i wtedy, żeby odkryć ten koniec buga. Musicie mi wierzyć, bo nie macie innej opcji. No i co, tak sobie kopałem, aż w końcu zauważyłem, jestem już całkiem blisko miejsca, o, gdzie chciałbym się przeprowadzić, tam gdzie jest ten checkpoint stacja. Tu nie mogę iść, bo tu jest woda, już tak za płytko się wkopałem, więc po prostu sobie tutaj zrobiłem kolejkę, w sumie mogliśmy ją pojechać. I dokopałem się do tego miejsca, gdzie rozpoczniemy. O, nie. O, cyk. Tego w ogóle nie da się wykopać nawet diamentowym kilofem, nie? Muszę sobie chyba zrobić kilof z jakichś tam najlepszych ród z tego moda. I straszny dźwięk. No i tutaj już mamy taki jakby wysunięty punkt. O. I tu będziemy sobie budować taką jakby stację. Znaczy tutaj będzie taki, o, schody, no. Tutaj będzie pierwsze okno na powierzchni, tak to ujmę. I pójdziemy w górę. I tam sobie po prostu
zbudujemy? Co zbudujemy? Jakiś domek. Albo nie wiem, sobie wykopiemy w tym. Jeszcze nie wiem, jak na razie mamy wolną rękę, dopóki nie zacznę tego projektu. Więc się cofniemy po materiały. No, dlatego mogliśmy jechać kolejką, bo mogłem wziąć ze sobą. Teraz się przebiegniemy. Żarcia nie szkoda. W ogóle jeszcze pokażę wam, ile mam surowców. Bo dzięki temu crusherowi, który podwaja mi ludy, dość sporo mam żelaza. Chyba tylko tego w sumie paręnaście, par, może nie paręnaście nawet staków, ale w każdym razie od zarąbania. Uwaga, cyk, cyk. O, sobie jeszcze, no jest rubina, rubi, rubrakium dust, z rubrakium ore. No, trochę tego jest. Będziemy potrzebowali jeszcze jedną rudę manganezu. Bo jedna ruda da nam z tego dwie sztabki dzięki crusherowi. I z tego sobie z tego zrobimy sobie taki jakby ulepszone żelazo. I jeszcze bardziej ulepszymy naszego crushera. Teraz tylko cyk. To nie. O, teraz weźmiemy sobie nasze sztabki. I ulepszamy znowu crushera. Cyk, 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 cyk. Brąz crusher. Jest moc. Po prostu jest moc. Teraz po prostu piecyk tylko nie nadąża nad przepaleniem tego. W ogóle Astral Silver. Świetnie. Nie wiem po co mi to wszystko, ale mam. Dobra. Nie wiem czemu to jest żelazo. To sobie od razu przerzucę. Dobra, i co potrzebujemy? Potrzebujemy dużo. Nie chcę tego budować. O, kamień. Tutaj też. O, tu był kamień. I. Aha! Spoko! Odłożyłem sobie kupę Litin Dust, żeby zrobić te. Tutaj ten cały myk. Nie, spoko. Zapomniałem kompletnie domo. O! Trochę tego wyjdzie. Ale to jest jedna cegła. Cyk, cyk. Trzeba będzie przepalić. Cyk, cyk. Zadania. W ogóle zadania i frakcje z tego chyba nie będziemy korzystać w tej serii. Aha. Fajny bug. I cyk. Nie wiem, czy tam tyle starczy. Chyba na zbudowanie zwykłego okna na pewno starczy. Ale to od razu mógłbym sobie wrzucić 5, 6, 7, 8, 9. Teraz trzyma tyle węgla. Jakbym nie miał węgla, to już było śmieszne. Potrzebuję stak węgla. Nie, nie. O, stąd możemy wsiąść. No. O, tyle będzie nam potrzebne. I tutaj już cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. I cyk. O. Sobie tutaj poprzepalamy wszystko. Oczywiście możemy też robić w tym modzie szybsze piecyki. To się ulepsza na tej samej zasadzie co crashery, nie? Tylko, że nie wiem, czy będę miał to ze sobą, a poza tym wystarczy, że zdobię ich więcej i tam nie będę się męczył z żadnym po prostu ulepszaniem. I się przy okazji może kimniemy. To jest dość niefajnie w nocy. O! W ogóle też możecie zauważyć, że rzeczywiście był jakiś bug z tymi modami. Tutaj na minimapce, o, w tym miejscu, jest po prostu, no widać na minimapce, tak jakby ślady piasku, jakby się zbugowały po prostu, no, biomy. O, cyk. I sobie pojedziemy. W ogóle też fajna rzecz, nie? Po prostu wkopałem się do miejsca, gdzie mogą być takie dwa wielkie wąwozy, nie? Idę i nagle strzała. I spadłem z bardzo dużą ilością surowców. Po prostu spadłem, co może się w opisie poprzedniego odcinka możecie to zauważyć, że
po prostu napisałem, że ogarniemy jakąś porządną kopalnię czy coś, bo po prostu po odcinku tam chwilę kopałem, przeszedłem taką górę, nie, dostałem hita, czy nawet nie, nie, to było na jakiejś zasadzie, że po prostu szedłem, nie? I tutaj był ten portal jakby, co są w tych obszernych kopalniach, wszedłem i nie zauważyłem, że nie brakowało deski i spadłem po prostu w dół wąwozu. Rozbiłem się na obsydianie zaraz obok lawy i wszystkie tam straciłem. Nie wiem, czy, jakim cudem się wszystkie spaliły, skoro jak padłem, to zauważyłem, że przecież się rozsypały. Okej, nie będę się kłócić. Wszystko jest spoko. Teraz w tym stronę my tu pójdziemy. O, Cooper. Dlaczego pójdziemy... Lala! Głupi dysk. Chyba w lewo raczej. Z tymi schodami. No, myślę w lewo, najwyżej tam to zrobimy jakiś wysunięty ten z widokiem na morze. Czyli to będzie szło mniej więcej tak. Cyk, 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 cyk. Co jest? What the fuck? Ale mi się ta myszka już kompletnie psuje. Cyk! Cyk? A tu? Zbugowało się. Dobra, i to będzie tak. Tu już sobie zakręcimy, więc tutaj będą potrzebne trzy. Czyli na tej zasadzie. O! Tak? Nie, no jak będę robił schody. Ja to będę na tej wysokości robił schody. Czyli tu będą schodki. Będę potrzebował jeszcze tak. No, tak to będę robił. Czyli to sobie tutaj skopiemy. To poleci taki. To być ściany różnicy. A zrobię tutaj jedną kratkę tego. Czyli pójdziemy tędy. A mogę sobie wziąć łopatę. Cyk, cyk, cyk. I cyk, cyk, cyk. No. I tutaj polecimy w górę. Tu będzie pierwsza para schodków. No tylko muszę pamiętać, że teraz będę stawiał to na tym. No i teraz sobie tak pokopiemy do góry. Na wysokość tam. W sumie to chyba nie jest nawet za duża wysokość. No, na tym razie, chociaż, nie, na razie jeszcze musimy tutaj zrobić tą dobudówkę, żebym mógł sobie w nocy kopać. Nie, cyk, o. Dobra, że inaczej. Serio. Coś mi się dzisiaj... Jeszcze ten dysk, błąd mi wyskakuje, Jezu, nie jest popsuty, błąd mi wyskakuje już jakieś pół roku. Kiedy ten kom sobie uświadomi, że ten dysk nie jest popsuty. Nie, nie jest popsuty. Jesus Christ. Co to sobie zrobimy? Tak? O, tak patrujmy. A, może być. Cyk. Cyk. Już słyszę, że coś się gotuje. Już coś słyszę. To będzie cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, i cyk, i cyk, cyk. I to będzie, no, na tej wysokości to możemy sobie zrobić już tak, i tak, i tak. O. I tu. Cyk. Nie, może już da? No, tak będzie spoko. Nic chyba kreatywnego w tym odcinku jest. Aha, jeszcze teraz muszę wejść. Spoko. Głupia sowa i głupi dysk. Wszystko dzisiaj jest przeciwko mnie. No cyk, cyk. Aaaa! Widziała mi nawet scroll, że mógł sobie przesunąć te. No to sobie na razie tiltem zatkamy. Chyba będzie się najlepiej, bo nie wziąłem sobie szyb. Nawet nie mam piasku chyba. W sumie cyk, cyk. O Jezu, już myślałem, że nie wziąłem pochodni. I cyk. Jak mnie wkurzają te wszystkie sowy, owady i inne shity.
A może nie będę miał dwa diamentowego. Mam mało diamentów, w sumie chyba nawet w ogóle już. Zrobię tego kilofa. Cyk, 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 cyk. W ogóle mogłem sprawdzić, jaką to ma w ogóle wysokość. No jak na razie plan jest dobry, to chyba się da. Tak, to się da. No, usłyszałem, że coś się bije. Cyk, cyk, cyk. No, jak to ładnie idzie. Sobie w sumie chyba już w następnym odcinku wszystko tutaj zbudujemy. Tylko muszę sobie przygotować jakiś ładny plan, żeby to wszystko tak fajnie ogarnąć. No, w sumie nawet, kurde, nawet nie zobaczyłem na minutę, ale chyba już na tym poprzestanę, bo za bardzo odcinek nie będzie interesujący. Ja sobie tutaj ułożę jakiś fajny plan i w następnym odcinku pobudujemy. Może gadnę sobie jakiś temat do rozmowy. No. Jak na razie to chyba będzie na tyle. Z wami żegnam. Cześć.